Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym treningu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu z Be Active. Dzisiaj przed nami są 2 godziny ćwiczeń. Najpierw porozciągamy się ze mną, a następnie poćwiczymy ABT razem z Anitą. W związku z tym, że drugie zajęcia będą troszkę bardziej intensywne, będzie to ABT, to nie będziemy się skupiać na odpoczynku i na takim statycznym rozciągnięciu w ramach pierwszych zajęć, tylko wypróbujemy sobie stretching dynamiczny. Jeżeli wcześniej dołączaliście na nasze zajęcia, to stretching taki typowy, statyczny, spokojny już znacie, także mam nadzieję, że spodoba Wam się coś nowego i dodatkowo świetnie Was to przygotuje do kolejnej godziny zajęć z Anitą. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj i jutro możecie poćwiczyć razem z nami w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zarówno zajęcia fitness, jak i mnóstwo innych atrakcji, w których też możecie wziąć udział. Także koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową, a póki co weźcie sobie wodę, matę jeżeli macie. Możecie też wziąć krzesło, ponieważ kilka ćwiczeń możemy wykonać przy krześle. Dobry humor i zaczynamy! Stajemy na szerokość bioder, ręce na bioderka i na razie tylko oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem, głowa do tyłu. Wydech ustami, opuszczamy głowę delikatnie. Porozciągamy się stopniowo. Wdech. Wydech. Opuszczamy ręce. Wdech. Wydech i dołączamy pracę ramion, uginamy kolana, głęboki wdech nosem, wydech ustami, wdech, zatrzymujemy ręce w górze, wydech, opuszczamy barki do dołu, na wdechu mocno rozciągamy jedną stronę, podnosimy przeciwną piętę, tak jakby ktoś ciągnął nas do góry za rękę, mocno, mocno, mocno wdech, wydech, opuszczamy rękę, wdech, druga strona, mocno, 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 mocno. I wydech, opuszczamy. Wdech, obie ręce w górę, wnosimy się na palce. I na wydechu rozluźniamy. Super. Zaczynamy teraz delikatne krążenia głowy. W jedną stronę. Na początku ten zakres ruchu nie musi być pełny. Dajmy sobie trochę czasu na rozgrzanie. I za chwilę zwiększamy zakres ruchu. Okrążeń. Jeżeli dodacie do tego ruchu barki, też będzie ok. I w drugą stronę również zaczynamy od mniejszego zakresu ruchu. I zwiększamy. Stretching dynamiczny będzie polegał na tym, że ćwiczeń raczej nie będziemy przytrzymywać przez dłuższy okres czasu, a będziemy dynamicznie wprowadzać ciało w ruch. Ok, zatrzymujemy głowa do góry, ręce na barki i krążenia. Nie za szybko. Także będziemy na przykład na zmianę uginać, prostować nogi, będziemy robić różnego rodzaju wymachy, skręty. Przytrzymań też będzie trochę, ale na pewno zobaczycie różnicę między takim tradycyjnym stretchingiem, zmieniamy kierunek do tyłu, a tym, który zaprezentujemy sobie dzisiaj, który jest świetny w ramach rozgrzewki przed ćwiczeniami. I do tyłu. Super. Teraz ręce na boki. Uginamy łokcie i w jedną stronę mocno krążymy przed ramionami. Łokcie staramy się utrzymać w miejscu, napięty brzuch. Nie dołączamy ani truchtu, ani marszu, bo jednak jest to stretching z elementami mobility, oczywiście, które świetnie sprawdzają się właśnie w stretchingu dynamicznym. Zmieniamy kierunek tutaj w międzyczasie. OK, wystarczy i przechodzimy do rozgrzewki klatki piersiowej. Dodajcie stopę, przeciwna stopa skręca się
razem z tułowiem. Hop. Cały czas napięty brzuch. Mimo że są to zajęcia rozciągające, to niestety czasami też trzeba niektóre mięśnie napiąć. Brzuch najlepiej napinać w większości ćwiczeń. I teraz, żeby zwiększyć zakres ruchu, dodajemy wymach ręki do tyłu. Hop. Hop. Cały czas przeciwna noga również pracuje. 4, 3, 2 i 1. Ok. Rozluźniamy ręce, nogi. Ręce na bioderka. Stajemy na szerokość bioder lub odrobinę szerzej. Stopy mogą być skierowane delikatnie do zewnątrz. I jedziemy. Krążenia bioderka. Staramy się nie ruszać głową. Tutaj skupiamy się na biodrach. W jedną stronę. I w drugą stronę. Krążymy. Super. 3, 2 i 1. Dobra, jak już jesteśmy przy rozgrzewaniu bioder, teraz ręce dajemy na boki i będziemy sobie pracować nad otwarciem stawu biodrowego. Czyli unosimy jedną nogę i kolanem rysujemy kółka do zewnątrz. Super. Ręce na bokach, napięty brzuch i jedziemy kółka. Jeżeli jest Wam ciężko utrzymać równowagę, możecie nogę odstawić i wtedy rysować kolejne kółeczko. Dobra, teraz druga noga do zewnątrz. Zawsze napięcie brzucha pomaga w utrzymaniu równowagi, więc staramy się przyzwyczajać do tego nasze ciało. Mocno otwieramy staw biodrowy, nie spieszymy się, ale też pamiętamy, że jednak jest to stretching dynamiczny, także za wolno popracować też nie powinniśmy. Ok, dobra. I druga noga do środka. Super. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Druga noga do środka. 8, 7, 6, 5. Duży zakres ruchu. 4, 3, 2 i 1. Super, rozluźniamy ręce, nogi, przyciągamy jedne kolano do klatki piersiowej, przytrzymujemy, staramy się obciągnąć palce, 4, 3, 2, 1 i zmiana strony, mocno, mocno, tak żebyście poczuli aż przy pośladku to rozciąganie, 4, 3, 2, 1 i jeszcze raz. 4, 3, 2, 1 i zmiana. 4, 3, 2, 1. Super. Przechodzimy do rozgrzewki stóp i z jednej na drugą stronę sobie przenosimy palce. Hop, hop. Rozgrzewamy stawy skokowe. Rozciągamy też stopę, jedną z drugą, ok, i zmiana w stronę, ciach, ciach, hop, hop, 4, 3, 2 i 1, super, teraz odwrócę się do Was bokiem, żebyście mnie lepiej widzieli, połóżcie sobie proszę ręce na uda i przechodźcie delikatnie z palcu, napięty, palcy, napięty, uginając i prostując nogi. Hop, hop, ciach i ciach. 4, 3, w swoim tempie,
2 i 1. OK. Przechodzimy teraz do krążeń tułowia. Ręce do góry i jedziemy duże kółko w jedną stronę. Nie śpieszymy się. Ciach. I drugie. Super, angażujemy całe ciało. Trzecie. Hop. I czwarte. Zatrzymujemy się w górze. I zmieniamy kierunek. Pierwsze. Drugie. Okej. Trzecie. Staramy się mieć wyprostowane nogi. I czwarte. Okej. Zostajemy w górze. Wdech. Wyciągamy się jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. I wydech. Rozluźniamy. Okej. Super. Teraz możemy przejść do przysiadu. Kolanka są równolegle, stopy delikatnie ustawione na zewnątrz. Przechodzimy do przysiadu, wyciągamy ręce przed siebie i zwrot w jedną stronę za ręką i w drugą. Super. I jeszcze. I trzy z tej strony. Biodra mocno w tył. Dwa. Dwa. I po jednym razie. Jeden. I jeden. Super. Ręce do dołu. Spróbujmy wyprostować nogi w kolanach. Jeżeli musicie oderwać ręce, nie przejmujcie się. Oderwijcie do tego momentu, aby być dalej w jak największym skłonie. Chwilę przytrzymujemy. Ciężar ciała mocno z przodu. Spróbujcie zejść możliwie jak najniżej. Jeszcze chwila. Jeżeli jesteście w stanie, to przesuńcie ręce za stopy do tyłu. Chwilę przytrzymujemy. 4, 3, 2, 1. Uginamy w kolanach nogi, w kolanach nogi, nogi w kolanach, biodra w dół, wdech. I na wydechu rolujemy się do góry. Pomalutku rolujemy kręgosłup. Chwytamy za odcinek lędźwiowy, bierzemy głęboki wdech, wypychamy biodra do przodu, głowę do tyłu. Chwilę przytrzymujemy i na wydechu znowu rolujemy się w dół. Od barków, stopy równolegle, ciężar ciała z przodu. Zatrzymujemy się w dole, nogi wyprostowane w kolanach. Chwilę przytrzymujemy. 4, 3, 2. I jeden, znowu uginamy nogi w kolanach, wdech i na wydechu rolujemy się do góry. Znowu wdech, wypychamy biodra w przód, głowę w tył, chwilę przytrzymujemy i na wydechu wracamy do wyprostowanej pozycji. Ok, super. Bierzemy głęboki wdech nosem, zostawiamy prawą rękę w górze, lewą w dole i rozciągamy jedną stronę ciała. Coraz mocniej. I ciach. 7, 6. Super. 5. Miejcie mocno otwartą klatkę. 3, 2, 1. Wracamy i druga strona. Ciach. I ciach. I do 8. I raz. I 2. I 3. I 4. 5 i 6, super, 7 i 8 i jeszcze druga strona, 4, raz, 2, 3, mocno napięty brzuch, 4 i zmiana, raz, 2, 3, 4 i do 2, raz, 2, zmiana, raz, powtarzamy i 2, raz, 2, ostatni raz. No i po jednym razie. I raz. I raz. Super. 3, 4, jeszcze 4, 5, 6, 7, 8. Wracamy, bierzemy głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Wdech, broda do tyłu.
Na wydechu schodzimy do dołu i jedziemy. Trzy razy puls w dole, raz wyjście do góry. Raz, dwa, trzy i góra. W rozciąganiu statycznym raczej unikamy pulsowania i góra, ale w dynamicznym jak najbardziej staramy się nie wypychać bioder do przodu. Trzy, góra, super i jeszcze raz, raz, dwa, trzy i góra. Zostawiamy ręce w górze, znowu głęboki wdech. I wydech, rozluźniamy. Super, bardzo dobrze. Teraz możecie wziąć sobie krzesło, jeżeli macie jakieś obok siebie. Natomiast nie jest to konieczne. Będziemy robić wymachy nogami. Natomiast jeżeli czujecie się stabilnie, nie tracicie równowagi, możecie robić to również bez krzesła. No dobra, łapiemy za krzesło i jedziemy odwodzenie jednej nogi w bok, ciach, hop i bierzemy zamach i odwodzimy, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, do 20, 12, 13, mocno otwieramy biodro, 14, za każdym razem wymach jest większy, 16, 17, 18, 19, 20 i to samo w tył. Raz, dwa, ta sama noga. Trzy, pięknie. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziewięć, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2 i 1. Zostańmy chwilę w górze, wysoko, wysoko. Ok, i druga noga. Zaczynamy do boku i raz, 2, 3, 4, mocny wymach, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i do tyłu. I raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze dyszka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i na 1. Zostawiamy na chwilę w górze, wysoko, wysoko, wysoko. Ok. Odkładamy, możemy odstawić krzesło po wymachach. I teraz przechodzimy do kolejnych pozycji rozciągania. Przyciągamy piętę do pośladka i przeciwną rękę unosimy do góry. Przetrzymujemy. Tak to wygląda. Mocno, mocno odkładamy i zmiana. Druga strona. Zawijamy biodra pod siebie, jedna ręka w górze, druga pięta w górze i znowu zmiana. Ciach. Mocno, mocno, mocno. Super, jeszcze chwilkę. I druga noga. Poczujcie rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. I jeszcze raz powtórzenie na stronę numer jeden. Mocno, mocno, mocno wyciągamy się ręką w górę, piętą w górę i zmiana, ciach, na drugą nóżkę. Dobra i znowu wracamy do przysiadu. Spróbujcie ręce położyć na podłożu,
I teraz po wymachach powinniśmy z większą łatwością zejść. Jak wychodziliśmy rękami do boku, to teraz wychodzimy do góry. I zmiana. Dwa. Trzy. Cały czas biodra z tyłu. Cztery. Super. Pięć. Kolana szeroko. Sześć. Siedem. Super. I osiem. Zostawiamy ręce w dole. Prostujemy nogi, staramy się wyprostować kolana na maksa bez podnoszenia dłoni lub podnieść w minimalnym stopniu. Super, poszerzamy rozkrok. Dłonie mogą zostać w dole, po środku. Super, dłonie zostają na podłożu i teraz skręcamy się do jednej nogi. Przytrzymujemy. Trzy, dwa, jeden i dołem przechodzimy do drugiej. Trzy, dwa, jeden, znowu do pierwszej nogi. Trzy, dwa, jeden i do drugiej nogi. Trzy, dwa, jeden. Super, wracamy do środka. Uginamy jedną nogę. Ugnijcie sobie lewą, żebyśmy wszyscy mieli tą samą. Pięta jest na podłodze, przyklejona. Jeżeli Wam za ciężko, możecie wyjść tułowiem trochę w górę. I teraz palce nogi prawej kierujecie na siebie. Schodzicie do takiego przysiadu na jedną stronę, ciężar ciała na prawej nodze. I płynnie przechodzimy na drugą. Mocno biodra w tył, pięta na podłożu, choćby nie wiem co. Schodzicie najniżej jak możecie, ale pamiętajcie, żeby pięta była w dole. Tak, zmiana do strony lewej. Super, i prawa. I jeszcze trochę sobie tak poprzechodzimy. Możecie dodać delikatny puls. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa razy. Zmiana. Raz. Dwa, trzy, cztery, super. Ostatni raz, zmiana, raz, dwa, trzy, cztery. Zostajemy na prawej stronie. Palce lewej nogi kierujemy na siebie. Super, teraz ustawiamy dłonie tak, żeby kolano znajdowało się pomiędzy nimi. Przechodzimy do podporu. Uginamy nogę z tyłu, przysuwamy odrobinę tak, żeby kolano było pod biodrem. Zadzieramy palce nogi z tyłu. I unosimy biodra. I raz. I naraz podnosimy palce nogi z przodu. I dół. I dwa. I dół. Super. Trzy. I dół. Cztery. I dół. Jeszcze. Pięć. I dół. Sześć. Dół. Siedem. Dół. Osiem. Dół, wychodzimy do góry. Chwilę przytrzymujemy obie pięty na podłożu. Kłon do nogi z przodu. Cztery, trzy, dwa, jeden. Osoby początkujące zostają, osoby zaawansowane próbują unieść środkową rękę. I mocny skręt. Mocny, mocny skręt do prostej nogi z przodu. Cztery, trzy. Dwa, jeden, odkładamy rękę i unosimy drugą, otwieramy klatkę piersiową. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie odkładamy rękę, przekręcamy się na drugą stronę. Noga jest pomiędzy dłońmi, uginamy nogę z tyłu i jedziemy góra. Ciach. Dwa, trzy, zostajemy, cztery, super, pięć, sześć, siedem, osiem, zostajemy z wyprostowaną nogą, pięta nogi z tyłu, jak najbliżej podłoża, skłon do wyprostowanej nogi,
I również osoby, które nie czują się stabilnie, nie czują się na siłach, mogą zostać w tej pozycji. Jeżeli czujemy, że mamy jeszcze trochę zakresu ruchu, ręka zewnętrzna zostaje na podłożu, bierzemy głęboki wdech i wewnętrzna ręka na wydech idzie do góry. Mocny skręt tułowia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy rękę i zmiana. Druga strona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy. Wracamy do środka. Znowu skłon w środku maksymalnie, tyle ile damy radę. Możemy wyjść rękoma w tył. Trzymujemy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ręce z powrotem wędrują do środka. Zwężamy rozkrok do szerokości bioder. Ręce wędrują na uda. I teraz będziemy pracować kręgosłupem. Odcinek lędźwiowy na wdechu, mocny łuk, mocno wygięty. I wydech pod siebie. Mocny kości grzbiet. I jeszcze wdech. I wydech, jeszcze cztery. Wdech. Super. Wydech. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Ostatni raz wdech i wydech i na cztery rolujemy się do góry. 4, 3, 2, 1. Super, przejdźmy teraz na matę, jeżeli na tej macie nie jesteście. Jesteśmy już dość porządnie przygotowani, rozgrzani. Teraz przechodzimy do skłonu do dołu i rękoma idziemy do przodu, do podporu w desce. Zatrzymujemy się. I wracamy do tyłu. Wbijamy pięty możliwie jak najszybciej w podłoże i do góry. I jeszcze raz. Hop. Do podporu. Wbijamy pięty i wracamy łapkami. I dwa. Jeszcze sześć powtórzeń. Trzy. Ciach, ciach. Wbijamy pięty. I góra. Cztery. Do podporu, mocno napięty brzuch, góra, pięć, ciach, 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 zatrzymujemy i wbijamy pięty i wracamy, super, sześć, znowu do dołu, zatrzymujemy i do tyłu, góra, siedem, znowu dół, idziemy, 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 zatrzymujemy i góra. I ostatni raz, osiem i zostajemy w podporze. Osiem, super, jesteśmy teraz w podporze i unosimy biodra, wbijamy pięty do pozycji psa z głową w dół. Pięty wbijamy w matę, staramy się, aby w odcinku górnym na wysokości barków nie było zaokrąglenia, żeby odcinek piersiowy również był prosty. Mocno napieramy barkami do środka i zmieniamy pozycję do podporu. I znowu biodra idą do góry, pięć z głową w dół i podpór, jeszcze sześć powtórzeń. Biodra do góry, pięty do podłoża mocno. Super, jeszcze pięć razy. Do góry biodra. I do podporu. Super. Opa. I wracamy, jeszcze trzy. Do góry. Mocno, poczujcie to rozciągnięcie. I wracamy. Dwa. Mocno pięty w dół. Mocno. Super. I ostatni raz.
zostajemy w pozycji psa z głową w górę i naprzemiennie uginamy jedno kolano, druga pięta mocno przyklejona do maty i zmiana. I znowu jedna pięta przyklejona, druga oderwana i zmiana. Jeszcze 8, ciach, 6, 5, 4, super, 3, 2, 1. Przechodzimy do podporu, czyli kładziemy kolana na macie i teraz robimy kocie grzbiet naprzemiennie z wypchnięciem bioder do tyłu w tej pozycji. Wdech, biodra, tył, głowa, tył i wydech, mocny kocik grzbiet, biodra pod siebie. I jeszcze wdech, biodra, tył, głowa, tył i wydech, mocny kocik grzbiet, biodra pod siebie. Jeszcze 2 razy wdech, biodra, tył, głowa, tył, wydech, mocny kocik grzbiet i ostatni raz wdech, biodra, tył, głowa, tył i wydech, mocny kocik grzbiet. Super, przechodzimy teraz do leżenia na brzuchu. Dłonie są na wysokości dolnych żeber. Będziemy robić psa z głową w górę, naprzemiennie również z psem z głową w dół. Na razie głęboki wdech nosem. Na wydechu unosimy się do góry, dłonie są przy, łokcie są przy ciele, dłonie równolegle, głowa mocno do tyłu. Zaciskamy zęby. Mocno, mocno. Mocno, super. Patrzymy przed siebie, zadzieramy palce i znowu pies z głową w dół. Przytrzymujemy maksymalnie, ściągamy łopatki, biodra do góry i wracamy do psa z głową w górę, płynnie. Zostawiamy zadarte palce, bo zaraz znów będziemy wychodzić. Biodrami w górę, wdech, góra, wydech. Pies z głową w dół, super. I jeszcze 2 powtórzenia. Pies z głową w górę. Zatrzymujemy. I pies z głową w dół. Zatrzymujemy. I ostatni raz pies z głową w górę. I pies z głową w dół. Teraz naprzemiennie dotykamy jedną ręką do jednego piszczela, prawą do lewego i lewą do prawego. I deseczka. I prawy do lewego. Ciach. I lewy do prawego. Super, jeszcze 2 razy. Raz. I ostatni. 2. Super, wracamy do psa z głową w górę. I za chwilę przejdziemy do psa z głową w dół z uniesieniem prawej nogi. Maksymalnie wysoko. Trzymamy, trzymamy, zadzieramy palce, wdech. Na wydechu pies z głową w dół, unosimy prawą nogę. Przytrzymujemy jak najwyżej. Super, kolano wędruje w desce pomiędzy dłonie i góra. Hop, i powtarzamy jeszcze 4 razy. Ciach. 3. Góra. Super, jeszcze 2. Góra. I ostatni. Zostawiamy w górze. Otwieramy biodro, uginamy kolano i przytrzymujemy tyle, na ile damy radę. 4, 3, 2, 1. Super, wracamy do pozycji psa z głową w górę i na drugą nogę. No, przy rozciąganiu dynamicznym też się można troszkę zmęczyć. Mocno głowa do tyłu, wdech. I na wydechu pies z głową w dół, druga noga do góry. Przytrzymujemy. Kolano do środka, przechodzimy do planka, czyli do deski i znowu góra. Super, środek, jeszcze 4 powtórzenia. 4. Ciach, do środka. 3. Środek. 2. Mocno. 1. Zostawiamy w górze. Zostawiamy i otwieramy biodro, uginamy nogę.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, wracamy do planka, następnie odkładamy kolana, poszerzamy rozkrok, dotykamy jednym palcem od stopy w prawej nodze, dużego palca od stopy w lewej nodze, czyli stopy złączone, pośladki napięte, kolana szeroko i wyciągamy mocno ręce w przód. Staramy się, żeby pośladki dotykały do pięt i chwila odpoczynku, nie za długa, bo w końcu to stretching dynamiczny, ale jednak stretching. Ręce aktywnie wędrują maksymalnie do przodu, maksymalnie w przód, mocno, mocno, mocno. I teraz po skosie do boku, lewa ręka mocniej wyciągnięta od prawej, głowa cały czas schowana pomiędzy ramionami. Super. I jedziemy rękoma na drugą stronę. Czyli teraz prawa mocniej wyciągnięta od lewej. Jeszcze chwila. Staramy się utrzymać barki w jednej linii. 4, 3, 2, 1. Po raz ostatni wracamy do środka. Ok, znowu przechodzimy do podporu. Lewa noga do przodu, prawa noga do tyłu, unosimy prawe kolano. I teraz prawą ręką wędrujemy. Prawa ręka jest przyklejona do maty, lewą ręką wędrujemy pod prawą, czyli tą ręką, którą mamy w środku. Bierzemy głęboki wdech nosem, tak jakbyśmy chcieli złapać coś w środku. I wydech, otwieramy klatkę do środka. I znowu wdech, wydech, jeszcze 6 razy, wdech, wydech, jeszcze 4, otwieramy, 3, otwieramy, 2, otwieramy, ostatni raz, otwieramy, przytrzymujemy mocno, odchylamy tułów do tyłu, mocno, 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 tak żeby poczuć pośladek, 4, 3, 2, 1. Super, wracamy ręką do środka i teraz 3 puls i zmieniamy stronę. Druga noga, 3 puls i zmieniamy. Raz, 2, 3, zmiana. Raz, 2, 3. Kolano nie wychodzi przed palce, kolano jest na wysokości pięty. Jeszcze, jeszcze raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Ostatnia zmiana tak, żeby wyszła nam druga noga. 2, 3. Zatrzymujemy i druga ręka. Tym razem prawa wchodzi, wchodzi mocno, mocno pod lewą, jakbyśmy chcieli chwycić coś, co jest daleko obok. Wdech i wydech, skręt. Mocno do nogi w środku, mocno, mocno. Wdech i wydech. Jeszcze 6. Wdech i wydech. 5, super. I wydech. 4. Wydech. 3. Super. 2. Hop. I ostatni. Chwilę przytrzymujemy. 4. 3. 2. 1. Wracamy. Odkładamy nogę. Kładziemy się na brzuchu, ręce pod kątem prostym do ciała i teraz naprzemiennie będziemy dotykać lewą nogą do prawej ręki i prawą do lewej. I hop, mocny skręt tułowia. 3, 2, 1 i zmiana strony. 3, 2, 1. Jeszcze 7 powtórzeń na stronę. 3, 2, 1, jeszcze 3, 2, 1, po 6. Staramy się dotknąć stopą do dłoni. 3, 2, 1, 5, 1, 3, 2,
trzy, dwa, jeden, po trzy, trzy, dwa, jeden, super, druga strona, trzy, dwa, jeden, po dwa, trzy, dwa, jeden, zmiana, trzy, dwa, jeden i ostatni raz, trzy, dwa, jeden, super, trzy, dwa, jeden, pięknie, wracamy znowu do środka, teraz lewa ręka wyciągnięta do przodu, prawą wsadzamy pod klatkę piersiową i dociskamy. Dociskamy tak, aby rozciągnąć prawy bark. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana strony. Prawa ręka wyciągnięta w przód, lewa pod klatkę piersiową. Mocno dociskamy, super. Jeszcze. Cztery. Jeden, pięknie, wracamy do klęku podpartego i teraz ustawiamy kolana pod biodrami, lewa ręka zostaje w dole, prawa ręka jest za głową, tak jakbyśmy chcieli robić brzuszki i teraz schodzimy prawym łokciem do lewej dłoni, wdech i na wydechu otwieramy klatkę, super, wdech, wydech. Sześć, wydech, pięć, wydech, super, cztery, wydech, jeszcze trzy, wydech, dwa, wydech, pięknie, jeden, wydech, zatrzymujemy w górze, trzy, dwa, jeden, odkładamy rękę i zmieniamy stronę, druga strona, wdech i schodzimy do dołu i znowu góra i dół, góra i dół, cztery i dół, pięć i dół, super, sześć, i dół, siedem, i dół, osiem, i dół, bardzo ładnie. Prawa noga teraz wychodzi do przodu, kładziemy nogę przed sobą, staramy się mieć łydkę oddaloną od uda w miarę możliwości. Druga noga mocno wysunięta do tyłu, kładziemy prawą rękę na kolanie prawej nogi, lewą na kostce prawej nogi i próbujemy schodzić w dół, tak jakbyśmy chcieli zrobić pompki. I jedziemy. Dół, góra. Super. Możemy złapać za kostkę, możemy złapać za stopę, jeśli nam wygodniej. Hop. Dół, góra. Dół. Ważne, żeby poczuć rozciąganie w pośladku prawej nogi, żeby ten pośladek był uniesiony, kolce biodrowe skierowane równolegle do siebie. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. Góra. Trzy. Super. Góra. Dwa. Góra. I jeden. Zatrzymujemy w dole, wyciągamy ręce w przód i jak najdalej palce przed siebie. Mocno, mocno. Cztery, trzy, dwa, jeden. Super, wracamy do góry, zamieniamy strony. Lewa noga pod bioderka, pod klatkę piersiową. Najlepiej prawa mocno do tyłu. Ustawiamy biodra w jednej linii. Jedna ręka na kolano, druga ręka na stopę lub na kostkę. W zależności od tego, jak nam będzie wygodniej, bierzemy głęboki wdech, chodzimy do dołu i na wydechu górę, mocno, ciach mocno w przód i górę, przód,
I góra, jeszcze 8 powtórzeń. 8. Ciach. 7. Mocno. Prawa noga z tyłu. 6. Ciach, jesteśmy maksymalnie wyciągnięci w tej pozycji. 5. Hop. Super. 4. Góra. 3. Góra. 2. Góra. I 1. Góra. Ostatni raz. Schodzimy w dół. Wyciągamy ręce mocno do przodu. Aktywnie pracują palce. Mocno, mocno w przód. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pięknie. Wracamy do góry. Przechodzimy teraz do leżenia na plecach. I w leżeniu na plecach troszkę sobie porozciągamy barki, czyli w tej pozycji odkładamy ręce do takiego siadu podpartego i unosimy biodra w górę, tak żeby poczuć rozciąganie w barkach. Mocno, mocno dłonie są skierowane do tyłu, mocno i dół. Jeszcze 9 powtórzeń. Hop. 8. Super. 7. Mocno, mocno. Ciach. 6. Pięknie. 5. Dobra. 4. Końcówka. Na dole chwilę, na górze chwilę przytrzymujemy. 3. Dół. 2. Super. I ostatni raz przytrzymanie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy biodra. Znowu przechodzimy do leżenia. Tym razem ustawiamy dłonie do środka i próbujemy przejść do mostka, czyli znowu unosimy biodra do góry, ale już troszkę inna praca ciała. Przechodzimy. Góra. 3. 2, 1 i dół. Jeszcze 4 powtórzenia. Góra. 4, 3, 2, 1. Odkładamy. 4, 3, 2, 1. Jeszcze 2 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. I ostatnie. 4, 3, 2, 1. Super. Kładziemy się z powrotem na plecach, ręce w kącie 90 stopni do ciała i tak jak w leżeniu na brzuchu dotykaliśmy przeciwnej ręki stopą, tak teraz zrobimy dokładnie to samo, leżąc sobie na plecach. Prawą stopą do lewej ręki i lewą stopą do prawej. Przepraszam, muszę sobie poprawić mikrofon. Hopa. Mocno. I znowu mocny skręt. Hop. I ciach. Super. Jeszcze 6 powtórzeń. Na stronę. 6. Hop. I 6. Jeszcze 5. 5. Ciach. 5. Po 4. 4. Hop. 4, jeszcze 3 na jedną, 3 na drugą, 3, ciach i 3, super, 2, 2 i ostatni raz na jedną stronę, super, ostatni raz na drugą stronę, pięknie, dłonie wzdłuż tułowia. Leżymy sobie na plecach, przyciągamy prawe kolano do klatki mocno, mocno, mocno i zmiana nogi. I lewe kolano do klatki mocno, mocno, mocno. Na początku zajęć robiliśmy takie ćwiczenie w staniu, teraz robimy w leżeniu. Prawe, mocno przyciągamy. Lewe, mocno przyciągamy.
Super. I jeszcze raz prawe. Mocno, 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 mocno. Super. I lewe kolano. Mocno, mocno, mocno. Przyciągamy. Ok. Teraz oba kolana. I kręcimy kółeczka do środka, naprzemiennie odrywając i przyklejając lędźwia do maty. Jeszcze, jeszcze. 5, 6, 7 i 8. I w drugą stronę. Raz. I dwa. I 3. I 4. Super. 5, 6, 7 i 8. Przyciągamy prawe kolano, lewą nogę odkładamy. Prostujemy prawą nogę, palce na siebie. Bierzemy głęboki wdech nosem, łopatki i barki przyklejone do maty. I na wydechu przyciągamy możliwie jak najmocniej. Jeżeli nie jesteście w stanie złapać za łydkę i trzymać nogę wyprostowaną, spokojnie złapcie sobie za udar. Dostosujcie do siebie. Możecie złapać też za stopę. Przytrzymujemy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uginamy nogę w kolanie, prawa ręka wędruje na podłogę, patrzymy za ręką, lewa ręka przenosi kolano na lewą stronę. Staramy się nie odrywać łopatek, tylko odcinek lędźwiowy i piersiowy kręgosłupa. I dociskamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Łapiemy kolano od wewnątrz, przerzucamy na drugą stronę. Osoby bardzo rozciągnięte mogą wyprostować nogę. Osoby mniej rozciągnięte zostają z ręką na kolanie i przerzucamy kolano bądź stopę na drugą stronę, mocno otwierając biodro. Mocno, mocno, mocno. Znowu sobie przepraszam, muszę poprawić mikrofon. Ok, otwieramy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy. Zamieniamy strony. Lewa noga przyciągnięta mocno do kreski piersiowej. Chwilę przytrzymujemy. Prostujemy nogę w kolanie. Ja niestety tutaj aż tak bardzo nie mogę wyprostować. Dlatego zobaczcie, na spokojnie trzymam pod udem. Też jest ok. Trzymamy. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ok. Uginamy nogę w kolanie, lewa ręka na podłoże. Patrzymy za ręką, prawa przerzuca kolano na drugą stronę. Przytrzymujemy. Mocny skręt w głowie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Przerzucamy nogę na drugą stronę. Łapiąc za kolano, za łydkę, za stopę i mocno otwierając biodro. Na tyle, na ile pozwala nam zakres ruchu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pięknie, zwracamy do środka i przechodzimy do kołyski. Najpierw kołyszemy tylko odcinek lędźwiowy. Następnie podajemy wznos piersiowego i szyjnego i jedziemy. Kołyszemy i teraz wyrzucamy nogi za głowę. Chwilę przytrzymujemy. 4, 3, 2, 1. Znowu kołyszemy. 3 razy i na 3 nogi za głowę. 3 za głowę i znowu kołyszemy i teraz za każdym razem kołyska za głowę. Kołyska za głowę. Teraz próbujemy przejść do siadu ze skłonem i znowu za głowę. I jeszcze 3. Hop. 2. Za głowę. I na 1 zostajemy w skłonie. Przytrzymujemy mocno stopy
do zewnątrz, skłon do środka. Trzymajcie skłon, ja odwrócę się w Waszą stronę, żebyście lepiej mnie widzieli. Odklejamy biodra, odklejamy biodra, pośladki, tak żeby usiąść na przedniej stronie pośladka. Nogi mocno skierowane do zewnątrz i lecimy ze skłonem. Przytrzymujemy. Mocno ręce wędrują do przodu i dołem do jednej strony. Przytrzymujemy. 4, 3, 2, 1 i dołem do drugiej strony. Trzy, dwa, jeden i jeszcze raz. 4, 3, 2, 1 i ostatni. 4, 3, 2, 1. Przechodzimy do środka. Na maksa rozciągnięcie w środku. Mocno, mocno, mocno. 4. Maksymalnie palce w przód. 3. Jeszcze chwilę. 2 i 1. Pięknie. Wracamy rękoma i tułowiem do góry. Teraz chwytamy pod kolana i rozluźniamy nogi. Naprzemiennie jedną i drugą kierujemy do środka. Ciach, ciach i ciach. Pięknie łączymy stopy. Kolana skierowane na zewnątrz i maksymalnie staramy się oddalić kolana od tułowia i przybliżyć do podłoża. Mocno, mocno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Pięknie. Przechodzimy na kucki. Ręce do przodu, biodra do góry. Kolana delikatnie ugięte. Rozluźniamy kręgosłup. Rozluźniamy w dole. Bierzemy głęboki wdech nosem. Na wydechu rolujemy się do góry. Opieramy ręce o odcinek lędźwiowy, bierzemy wdech, wypychamy biodra do przodu, na wydechu znowu schodzimy do dołu. Zostajemy w dole, bierzemy głęboki wdech, uginamy kolana i na wydechu wracamy do góry, do pełnego wyprostu. Super, bierzemy głęboki wdech nosem, wydech ustami i jeszcze raz wdech. I wydech. Bardzo Wam dziękuję. Wielkie brawa dla Was. Zachęcam do udziału w kolejnych zajęciach. Jesteście świetnie przygotowani po takim dynamicznym stretchingu. I przypominam również o jutrzejszych zajęciach oraz o wszystkich innych atrakcjach przygotowanych dla Was od BeActive w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.